ta inicjatywa to jest to, co powinno nas charakteryzować. Powinniśmy doceniać ludzi, którzy ją wykazują, którzy podejmują także pewne ryzyko i przyjmują na siebie dobrowolnie odpowiedzialność, by innych zachęcić do tego, by razem tego rodzaju inicjatywę kontynuować. Delegowanie jest absolutnie najbezpieczniejszą metodą migracji zarobkowej czy pracy za granicą. Ilość koncertów, jaką wykonał, to właściwie można powiedzieć, że był nieustająco delegowany. Ja życzę, żeby ten potencjał, z którym się Państwo dzieliliście z nami, pozostał w Was. Dziękuję Stefanowi, dziękuję panu doktorowi Markowi Benio. Chciałam serdecznie podziękować za tę nominację. Mam ogromną przyjemność ogłosić, że laureatem Nagrody Labor Mobilis 2014 został... Pan minister Radosław Mleczko. Panie ministrze, pytał pan, czego chcieć więcej, teraz już wiemy czego. Przywiązuję do niej ogromną wagę, bo jest nagrodą, która, jak sądzę, jest rezultatem tej naszej współpracy, która przez te wiele miesięcy trwała i która, mam nadzieję, będzie trwać na przyszłość.